Przed sądem rejonowym w Kutnie stanął Janusz Pawlak, były dyrektor, nauczyciel zespołu szkół nr 1 w Kutnie, który został oskarżony o poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Zdaniem prokuratury Janusz Pawlak miał potwierdzać w dziennikach swoją obecność i temat lekcji, choć na nich nie był. Dziś zapadł wyrok w pierwszej instancji. Oskarżonego Janusza Pawlaka uniewinnił popełnienia czynów zarzucanych mu w punktach 1, 4 i 11. Na podstawie artykułu 66 paragraf 1 i 2 i artykułu 67 paragraf 1 kodeksu karnego postępowanie karne wobec oskarżonego Janusza Pawlaka w zakresie czynów zarzucanych mu w punktach 2, 3 i od 5 do 10 warunkowo umarza na okres próby 1 roku. Na podstawie artykułu 67 paragraf 3 kodeksu karnego w związku z artykułem 39 punkt 7 kodeksu karnego orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 3000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 zł tytułem opłaty oraz kwotę 70 zł tytułem pozostałych kosztów sądowych. Cieszę się, że sąd w części uznał moją argumentację. Pozostałych argumentów, w pozostałych kwestiach umorzył postępowanie. Natomiast, tak jak mówię, liczyłem na uniewinnienie, bo to od początku do końca była kwestia nakręcona ze względów politycznych. Wyrok nie jest prawomocny.